Szczęść Boże, witam. Ostatnia niedziela roku liturgicznego, uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. Minął kolejny rok, za tydzień już będzie pierwsza niedziela Adwentu, no ale kończymy ten rok tą właśnie wspaniałą uroczystością, gdzie uznajemy Pana Jezusa za Króla Wszechświata. Pierwsze czytanie z proroka Daniela. Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Pamiętacie, że Pan Jezus siebie nazywał Synem Człowieczym. Może czasami, ja przynajmniej pamiętam, że się dawniej zastanawiałem, dlaczego Pan Jezus nie mówił o sobie Syn Boży, dlaczego mówił o sobie Syn Człowieczy. Ale to dlatego zadawałem sobie to pytanie, bo nie znałem Starego Testamentu, a to właśnie Pan Jezus mówi do ludzi, którzy doskonale Stary Testament znali. Mówi do ludzi, którzy doskonale znali proroctwa Starego Testamentu. I nazywając siebie Synem Człowieczym, nawiązuje właśnie do księgi proroka Daniela. Pan Jezus mówi w ten sposób: pamiętacie, co prorok Daniel prorokował? Ja jestem Synem Człowieczym. Ja jestem tym, którego zapowiadał prorok Daniel. A co nam prorok Daniel tutaj prorokuje? No, przypatrzmy się po kolei. Na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Więc wiemy, że Pan Jezus będzie Królem Wszechświata na zawsze. Nigdy to królowanie nie przeminie. Nie musimy się martwić kryzysami różnymi, jakie nas spotykają, bo po prostu wiemy, że królestwo Pana Jezusa przetrwa na wieki. Wiemy, że Pan Jezus był właśnie zapowiedziany. No to jest główna różnica, nie główna, ale jedna z wielu różnic między, teraz mamy kryzys właśnie w Europie, kryzys uchodźców i wyznawców proroka Mahometa. Pamiętajcie też, że muzułmanie też Pana Jezusa uważają za proroka. Pod wieloma względami ważniejszego, czy też innego niż prorok Mahomet. Prorok Mahomet był grzesznikiem. Prorok Mahomet przekazał im, napisał im Koran, ale był zwykłym człowiekiem grzesznikiem, który nie wiadomo skąd się wziął. Natomiast Pan Jezus, to jest właśnie ta główna różnica, że Pan Jezus jest zapowiedziany przez wiele proroctw Starego Testamentu. My wszyscy się spodziewali, że Pan Jezus przyjdzie, bo to był ktoś, kogo prorocy przez wieki zapowiadali. Pan Jezus jest też właśnie bez grzechu, jest poczęty w cudowny sposób. Pan Jezus jest Bogiem, w co my wierzymy. Muzułmanie w to nie wierzą, ale my wierzymy, że jest Bogiem. Dlatego też tu prorok Daniel miał problem z opisaniem tego, co widział w swojej wizji, ponieważ widzi, że na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Po prostu prorok Daniel najwyraźniej widział postać, która była kimś znacznie więcej niż człowiekiem. No, bo gdyby po prostu widział człowieka, to by powiedział: widziałem człowieka, który spłynął na obłok. Ale on widzi, on wie, że to nie jest człowiek, że to jest ktoś więcej. On widzi Boga, który jest jakby Synem Człowieczym. No, coś, co prorokowi Danielowi, można by powiedzieć, w głowie się nie mieściło. Znaczy miał problem z przekazaniem tego faktu, jak to Bóg może być, wyglądać jakby był Synem Człowieczym, jakby był jednym z nas. No ale tak go opisuje, bo taką miał wizję i Pan Jezus potem w swoim działaniu tutaj na ziemi też nawiązuje do tego, nazywając siebie Synem Człowieczym. No i panowanie Pana Jezusa będzie nad wszystkimi narodami, ludami i językami. To nie jest tylko proroctwo dla Żydów, to nie jest tylko proroctwo dla narodu wybranego, tylko
tutaj już jest zapowiedź, że nowe przymierze Boga będzie zawarte ze wszystkimi narodami, ze wszystkimi ludźmi. Tak popatrzymy na historię przymierza Boga z człowiekiem. Pismo Święte jest w ogóle historią przymierzy. To na tą księgę można patrzeć jak na księgę przymierza, które Bóg zawierał z ludźmi. Mamy 6 takich momentów, gdzie Bóg to przymierze z ludźmi zawarł. I wcale nie były to przymierza tylko z Żydami. To jest raczej mniejszość przymierze z narodem wybranym. Bo pierwsze przymierze było z Adamem. No, Adam jest ojcem całej ludzkości, więc to pierwsze przymierze zostało zawarte z całą ludzkością, z ludzkością całego świata. Drugie przymierze z Noem. Znowu przymierze zawarte z całą ludzkością. W ogóle zawierać, słowo zawierać to jest sheva, to samo co 7 po hebrajsku. Zawierać przymierze to znaczy jakby się zasiódemkować i symbolem pierwszego przymierza z Adamem był ten 7 dzień, bo ludzie byli stworzeni w 6 dniu, tak samo jak zwierzęta. Z natury naszej nie różnimy się niczym od zwierząt. Różnica polega na tym, że Bóg zawarł z nami przymierze i to jest ten 7 dzień, to jest ten dzień, którym powinniśmy ofiarować Panu Bogu. To jest dzień przymierza człowieka z Panem Bogiem. Ale wracam do tych przymierzy. Drugie przymierze, przymierze z Noem, to jest też przymierze z całą ludzkością. Trzecie przymierze to było przymierze z Abrahamem. Więc tutaj już mamy ograniczenie niejakie. To znaczy my jesteśmy duchowymi dziećmi Abrahama, ale nie jesteśmy dziećmi Abrahama według krwi. Natomiast należy pamiętać, że dziećmi Abrahama są też Arabowie, są też muzułmanie, więc muzułmanie też wierzą, że są potomkami Abrahama. Więc to błogosławieństwo, jakie Abraham otrzymał, przechodzi też na muzułmanów. Przymierze to będzie już przymierze czwarte, tak? To będzie przymierze zawarte z Mojżeszem. No. Więc Mojżesz to już jest przymierze właśnie z narodem wybranym. Mojżesz wyprowadza Żydów z ziemi obiecanej i Bóg zawiera z nim przymierze. I kolejne przymierze, tam około 400 lat później, było zawarte z królem Dawidem. Przymierze, w którym Bóg obiecuje Mesjasza, pomazańca, który będzie potomkiem króla Dawida i które się też wypełniło w Panie Jezusie. No i 6 przymierze jest z Panem Jezusem, ale to 6 przymierze z jakby Synem Człowieczym jest znowu przymierzem z całym światem, uniwersalnym. W Panu Jezusie Bóg zawiera przymierze z każdym człowiekiem, z każdym z nas także. Czyli wracamy niejako do tego, od czego się zaczęło, od Adama i od Noego, które były takimi przymierzami uniwersalnymi i w Panu Jezusie, gdzie jest Nowy Testament, nowe przymierze, wraca Bóg do tego, że przygarnia nas wszystkich do swojej rodziny. Drugie czytanie z Apokalipsy świętego Jana. Jezus Chrystus jest świadkiem wiernym, pierworodnym umarłych i władcą królów ziemi. Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami Bogu i Ojcu swojemu. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami, ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili i będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen, jam jest alfa i omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, wszechmogący. Znowu wizerunek Boga przychodzącego w obłoku. Jest to też zapowiedź powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Jest to obraz bardzo zbliżony do tego, co prorok Daniel widział, że obaj prorocy, święty Jan i Daniel, widzą tutaj mniej więcej to samo, tylko niejako z innej perspektywy, bo Daniel to mówi jako coś, co się zdarzy całkowicie w przyszłości, natomiast
Święty Jan mówi to jako uczeń Jezusa, który pierwszy raz przyszedł już na świat, ale prorokuje, że Pan Jezus powróci na świat jako ten wielki król potężny, zjawi się na obłoku i wszyscy, wszelkie oko i wszyscy, nawet ci, co go przebili, będą go opłakiwać i uwierzą, że jest on królem. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi. Alfa i Omega są to słowa, którym jest określony i Bóg Ojciec, i Jezus Chrystus w Piśmie Świętym. Więc jest to ważne, żeby o tym pamiętać, na przykład dyskutując ze świadkami Jehowy, którzy nie uznają Pana Jezusa za Boga, za jedynego Boga, tak jak my uznajemy. My uznajemy, że jest jeden, jedyny Bóg, są trzy osoby boskie. Bóg Ojciec, Duch Święty i Syn, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Ale właśnie wiedząc, że Pan Jezus jest Alfą i Omegą i Bóg Ojciec jest Alfą i Omegą, możemy pokazać, że to jest ten sam Bóg. Coś, czego świadkowie Jehowy nie uznają, aczkolwiek i oni te wersety mają w swoim tłumaczeniu Biblii, bo nie wszystko jest w ich Biblii. Oni mają dość sfałszowane tłumaczenie Pisma Świętego, ale możemy im pokazać te wersety w ich Biblii, żeby sami się przekonali na swoje oczy. Ewangelia Świętego Jana. Piłat powiedział do Jezusa: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Coś uczynił. Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Tak, Pan Jezus jest królem. No, jest królem całego świata, ale jego królestwo jest nie z tego świata. To znaczy, my bardzo często staramy się jakoś politycyzować, jest takie słowo, upolityczniać postać Pana Jezusa. Żydzi to próbowali robić w tamtych czasach. Żydzi czekali na Mesjasza, który ich poprowadzi do walki z okupantem. No bo pamiętajcie, że w czasach Pana Jezusa Judea była prowincją rzymską. Nie dość, że była prowincją rzymską, to okupanci narzucali im religię zupełnie niezgodną z tym, w co oni wierzyli. No, między innymi trzeba było oddawać boską cześć cesarzowi, coś, czego żaden Żyd nie mógł zrobić. No, są takie historie opisane gdzieś w dokumentach, w jaki sposób Żydzi sobie radzili z faktem, jak trzeba było oddać pokłon cesarzowi. No, nie mogli tego zrobić, żeby nie zgrzeszyć, więc na audiencji jeden z nich upuszczał pieniążek i wtedy wszyscy się schylali, szukając tego pieniążka, co wyglądało z zewnątrz, jakby oddawali pokłon cesarzowi. W ten sposób był i wilk syty, i owca cała. Nie wiem, ile jest prawdy w takich przypowieściach, ale one w pewien sposób obrazują trudność, jaka była po prostu dla prawowitego, wiernego Żyda. Życie w takim okupowanym kraju było czymś no bardzo trudnym do zniesienia. I przychodzi Pan Jezus, przychodzi ten Mesjasz zapowiedziany przez Daniela, mówi o sobie, że jest Synem Człowieczym i wszyscy czekają, że kiedy on powie, no to łapcie za broń i ruszamy robimy rewolucję, robimy zadymę, wyrżniemy tak jak Machabejczycy w poprzednim stuleciu, tak samo my wyrżniemy tutaj Rzymian i odzyskamy wolność. A Pan Jezus cały czas mówi o nawróceniu. Nic nie mówi o żadnej wojnie, tylko mówi o nawróceniu. Mówi o tym, że musi oddać życie za grzechy wszystkich ludzi. No zupełnie jest kimś innym, niż oczekiwali wszyscy. Ale musimy pamiętać, że Pan Jezus wróci na ziemię jeszcze raz, jako ten triumfujący król. Także o tym mówiła Apokalipsa i proroctwo Daniela, że w czasach ostatecznych, na końcu świata, Pan Jezus powróci tutaj jako król w pełni chwały.
chwały, takiej potędze, że nikt nie będzie miał wątpliwości, że to jest Jezus Chrystus, Król Wszechświata. Jednak żeby Pan Jezus był też naszym Królem, to my musimy coś zrobić w naszych sercach. Musimy oddać Mu całe swoje życie. W każdej książeczce do nabożeństw, czy w internecie możecie znaleźć modlitwę ofiarowania całej swojej rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Każdy z nas to powinien zrobić. Każdy z nas powinien oddać siebie i swoją rodzinę Panu Jezusowi, czy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, no bo to znaczy to samo. Jako gest dobrowolny, wynikający z miłości do Pana Jezusa. No, jest to, nie są to gesty bez znaczenia, to są rzeczy, które potrafią zmienić nasze życie. No, pamiętajcie, żeby każdy z nas to uczynił i akurat takie święto Chrystusa Króla jest tym momentem, kiedy warto to zrobić. Druga rzecz, którą warto zrobić z okazji tego święta, to jest podziękowanie Panu Bogu za wszystkie łaski, jakie otrzymaliśmy. Bo my zawsze pamiętamy o tym, jak o Panu Bogu, jak chcemy Go o coś poprosić. Natomiast bardzo rzadko pamiętamy o tym, że powinniśmy Panu Bogu też za wszystko dziękować. W Stanach Zjednoczonych mamy teraz święto dziękczynienia. Jest akurat zawsze w tym tygodniu, w którym jest święto Chrystusa Króla. Albo czwartek przed tym świętem, albo czwartek po tym święcie. W tym roku będzie to czwartek za tydzień. I mimo, że to nie jest katolickie święto oryginalnie, to Kościół katolicki wpisał je do kalendarza liturgicznego w Stanach Zjednoczonych, dlatego że doskonale się to święto wpisuje właśnie w kalendarz liturgiczny. Doskonale się wpisuje dlatego, że właśnie na sam koniec roku liturgicznego mamy święto poświęcone podziękowaniu Panu Bogu za łaski, które otrzymaliśmy. Oczywiście święto to pochodzi z faktu tego, że pielgrzymi, którzy przybyli do Ameryki, cierpieli głód i nie przeżyliby zimy, gdyby nie jeden Indianin, który uratował im życie. Indianin, który potem został chrześcijaninem zresztą. I warto się zapoznać z tą historią. Bardzo ciekawa, poucząca historia. Ja pisałem o tym już parokrotnie, więc zamieszczę tutaj linki pod spodem, pod filmem, gdzie będzie można przeczytać. Nie pamiętam, czy mówiłem też na ten temat, ale na pewno pisałem o tym, więc zachęcam wszystkich do przeczytania tekstu o święcie dziękczynienia. Ale nawet jeżeli w Polsce nie mamy takiego święta, jak to amerykańskie święto dziękczynienia. W Polsce jest w kalendarzu liturgicznym święto dziękczynienia, ale takie jakby niemalże nieznane i bardzo słabo obchodzone. Natomiast w Stanach Zjednoczonych jest to naprawdę duże święto. No, do tego stopnia, że w sieci sklepów, gdzie ja pracuję, jak wiecie, ja jestem kierowcą, rozwożę towar do sklepów spożywczych, mamy tylko 2 dni w roku, kiedy sklepy są zamknięte. Boże Narodzenie i Święto Dziękczynienia. To są 2 dni, kiedy wszyscy pracownicy mają wolne, kiedy ja nie muszę iść do pracy. I dlatego, że to są właśnie takie, no Boże Narodzenie wiadomo, ale Święto Dziękczynienia jest takim świętem w Ameryce wręcz ważniejszym niż Święto Niepodległości 4 lipca. Ludzie jadą odwiedzić rodzinę, spędzają ten wieczór na uroczystej kolacji, gdzie wszyscy jedzą tego tradycyjnego indyka. No, potem w tak zwany czarny piątek, który jest na drugi dzień po święcie dziękczynienia, zabijają się, żeby na przecenach zrobić zakupy, jakieś zaczyna się wariactwo zakupowe, ale no nie o tym teraz będziemy mówić. Bez tego można się obyć. Ja nigdy nie kupuję w czarny piątek niczego, bo tam jest więcej propagandy niż jakichś rzeczywistych dobrych promocji, no a poza tym i tak te ceny wrócą do tych promocyjnych prędzej czy później, więc nie dajmy się zwariować. Nie o to chodzi w okresie przedświątecznym. Chodzi o przygotowanie się duchowe na przyjście Pana Jezusa, na ponowne przyjście Pana Jezusa i na uczczenie tego przyjścia, które miało 2000 lat temu, a nie o zakupy. Nie o to chodzi, żeby tą choinką była góra prezentów. Tylko
ważne jest to właśnie, żeby pamiętać, że Pan Jezus jest Królem Wszechświata. Ważne jest, żeby pamiętać, że jest naszym Królem. Ważne jest, żebyśmy my Go zaakceptowali w naszych sercach. Ważne, żebyśmy oddali nasze rodziny, poświęcili nasze rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. I ważne jest to, żebyśmy podziękowali Panu Bogu za cały ten rok, który się właśnie kończy, za wszystkie łaski, które otrzymaliśmy, żebyśmy też przystąpili do sakramentu spowiedzi. No ja wiem, że to nie jest przykazanie kościelne, to nie jest wymóg Kościoła, ale jeżeli mamy coś na sumieniu, a kto z nas nie ma, to pogódźmy się z Panem Bogiem, żeby przystąpić do tego okresu Adwentu, który się zacznie za tydzień, z czystym sercem, żebyśmy z czystym sercem oczekiwali przyjścia Pana Jezusa. A teraz podziękujmy Mu za wszystko i uznajmy w naszych sercach, że jest Królem i oddajmy Mu cześć, która się należy Królowi Królów i Panu Panów, naszemu Panu i naszemu Królowi, naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Dziękuję bardzo i do usłyszenia z Panem Bogiem.